Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób przyspieszyć i usprawnić swoją pracę w DaVinci Resolve za pomocą Power Beans. Lecimy! Pierwsze co, znaleźliśmy sobie scenę, na której chcemy pracować. Wrzucam scenę. Zmienię sobie tu skalę. OK, myślę, że będzie w porządku. Ja sobie jeszcze zwolnię, niech będzie dłuższa. I powiedzmy, że do 5 sekund będzie trwała. Pierwsze co, to narzućmy sobie adjustment layer. I na tym adjustment layerze będziemy dodawać przeróżne efekty, które później zapiszemy jako preset. Więc ja sobie zrobię przykładowy. Wejdę sobie tutaj w kolor, zakładkę blur, dodam blur. Cofnę się w maskę, zrobię maskę, odwrócę ją. Dodam sobie trochę soft, czyli ten feeder na krawędziach. Niech ten środek będzie tutaj ostry. Więc sobie powiększę. I tutaj mamy pełny, ostry obraz i później coraz bardziej razem z tymi okręgami na zewnątrz się rozmywa. Dobra, będzie OK. W takim razie cofamy się do editu. I tak naprawdę już mamy stworzony efekt takiego blura, który możemy sobie narzucać później na każdy kolejny klip. I teraz tak, wchodzimy sobie w zakładkę Power Beans. Ja mam ją tutaj. Jeżeli jej nie masz, wejdź sobie w View i tutaj Show Power Beans. OK, wejdźmy sobie tu. Tutaj jak widzicie nic nie ma. I ja zrobię sobie pierwszy folder, który nazwę Efekty. Wejdę do tego folderu. I teraz nazwijmy sobie ten adjustment layer, żeby nam się to później nie myliło, kiedy będziemy już mieć masę efektów. Przechodzimy tu do zakładki File w inspektorze i tutaj mamy nazwę. Ja sobie ją nazwę Blur. OK, jak widzicie mamy tutaj Blur i teraz łapiemy go i przeciągamy do tego binu nowego efekty, który mamy w zakładce Power Beans. OK, przeciągnął się i teraz zobaczmy, usuńmy go. Stąd, z timeline'u i narzućmy sobie z powrotem. Jak widzicie, wszystko działa, czyli mamy już stworzony efekt blura. Możemy na przykład sobie jeszcze coś do niego dodać i edytować. Czyli ja sobie na przykład dodam zoom. Daję sobie tutaj keyframe. I gdzieś tutaj na końcu dodam sobie zoom. OK, działa zoom. I teraz tak, stąd sobie już go usuniemy. Narzucamy go tutaj jeszcze raz. Usuwamy stąd. I on się zaktualizował. Wrzucam go z powrotem. Jak widzicie mamy i zoom i po prostu blur. Czyli pierwszy efekt mamy gotowy. I tak naprawdę możemy sobie stworzyć masę gotowych efektów, które używamy zazwyczaj w filmach i mieć je tutaj pod ręką. Ponieważ jeżeli otworzymy każdy projekt lub stworzymy jakiś nowy projekt, te efekty i wszystko co tutaj wrzucimy do Power Beans będą zawsze. Więc mamy tutaj taką bazę efektów, których będziemy mogli korzystać na szybko. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie tutaj na przykład wrzucić, są to napisy. Stworzymy sobie napis. Wchodzimy w Titles. Ja sobie dodam jakiś tekst. Tutaj napiszę. Sobie usuniemy. I teraz tak, edytuję sobie go w jakiś sposób, powiedzmy, że on będzie wyglądał tak, jakaś czcionka, zmniejszę sobie ją. Dobra i dodajmy jeszcze do napisu skalę. Może na razie przesunę tę scenę z tym efektem, bo nie będzie potrzebna, skupmy się tylko na napisie. I teraz tak, przejdę sobie tutaj do zakładki zoom, keyframe na pierwszej klatce i na ostatniej powiększę sobie ten napis. I jak widzicie, on się animuje. I teraz wchodzę sobie tutaj w Power Beans. Jak widzicie, tutaj mamy poprzednią kategorię, czyli efekty. Dodam sobie nowy bin i będzie to napisy. I teraz wchodzę sobie w napisy i przerzucam go tutaj. I jak usunę i dodam z powrotem. Mamy gotowy napis. Możemy sobie go edytować jak chcemy i za każdym razem nie będziemy musieli na nowo tworzyć typografii. Zmieniamy sobie tylko zawartość napisu. Kolejną rzeczą, która naprawdę jest przydatna, to w tym Power Beansie możemy tego Power Beansa używać jako takiej biblioteki. Więc ja sobie tutaj stworzę nowy bin, który nazwę efekty dźwiękowe.
i wchodzę sobie tutaj i dodam na przykład sobie znowu nowy bin i nazwę go ambienty. I teraz rzucam sobie tutaj efekty dźwiękowe. Przerzucamy. Jak widzicie, mam tutaj efekty i teraz, kiedy będę montował film, bardzo fajnie mi to przyspiesza pracę, ponieważ mogę sobie narzucić szybko efekt gotowy, szybko jakiś napis i tutaj mam dostęp do efektów dźwiękowych i wszystkiego, co sobie tutaj wrzucę. Otwórzmy sobie nowy projekt i zobaczmy, jak to działa. Jak widzicie, po otworzeniu nowego projektu, nie mam tutaj nic na timeline'ie, ale tu nam zostały te efekty, czyli mamy w efektach blur, w napisach mamy tekst, tutaj nie zmieniłem sobie nazwy, ale to nieważne, i tutaj w ambientach, w efektach dźwiękowych mamy ambienty i właśnie te dźwięki. Podsumowując, jest to mega fajne narzędzie, dzięki któremu możemy pracować szybciej i sprawniej. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i do następnego.